Turbo Karbo. To ja, Turbo Kozak. My z Grzegorzem jesteśmy warci... Siebie. O, siebie. Bardzo dobrze powiedziane, ale koło nas dżentelmen, który już za chwilę może być wart najwięcej spośród tych, którzy opuszczają polską ekstraklasę. I tak się składa, że to on wystąpi w 221 odcinku Turbo Kozaka. Signoria and signori, Michał Karbownik, Legia Warszawa. Panie Michale, no dobrze jeszcze zdążyliśmy pana złapać. Tak, ja witam serdecznie. Fajnie wystąpić w tym programie. Ze słowu do dumy. O! No i liczymy na rekordzik. O! O! Czy ja dobrze czytam grę, że ty kiedyś się miałeś więcej sam na sam, bo grałeś na dziesiątce, a teraz... Oj, tak. Wszystko strzelałem. Wszystko? Tak. Proszę? Proszę? Wszystko strzelał, bój się! Wszystko strzelał! Aha. No. Aha. Życzę ci tego samego teraz. Powodzenia. Ło. No faktycznie! Faktycznie! Boże święty, Grzegorz! Przecież powiedział, że wszystko strzela. Sądziłem, że się będzie rozpędzał, a on właściwie zwalniał. Ale dobrze. Teraz my strzelamy z pierwszej. Z pierwszej będzie strzelał? O pierwszej, to za kwadrat. Tu jest regularność. Tutaj ci oddam, proszę. Mój drogi, wiele osób można zlekceważyć, ale nie kolega Gabora. Zobacz, jak on groźnie wygląda. No właśnie wiem. Powiem ci, Michale, że ostatni raz tak z Gaborem bawił się kolega Piotr Zieliński. Tak się składa, że on też we Włoszech występuje. Trzy na trzy nie ma, ale tutaj... O, tak! Powiem ci tak, panie Grzegorzu, jak kolega Karbo włączy gaz, to ty sobie możesz ewentualnie podubać w nosie. To nie ma tego tutaj. Lista kandydatów do jedenastek w Legii długa. Na której pozycji jest kolega Karbownik? Na samym końcu. Naprawdę? Naprawdę. Grzegorz, możesz być spokojny. Ajajaj. Niestety Michał w tej liście przesunął się na pozycję dziewiątą. On jest młody, ma strasznie dużo czasu. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. O czym? A, to takie tam rozliczenia między nami. Opowiem ci, Grzegorz, że te rozliczenia dla ciebie wyglądają dosyć słabo. Pozostaje tylko jedna możliwość teraz przy trzecim. Ja wiem, jaka to jest możliwość, że ty liczysz, że on ci da kolejną wcinkę. Ale ja ci powiem, Grzegorz, ty jesteś w błędzie. No widzisz, Karbo, ja lepiej czytam grę niż kolega Gabor. No i teraz jako pierwszy strzelam karny. Właśnie rozmawiałem z trenerem Wukowiczem. Jesteś pierwszy na karny, ale musisz potwierdzić to jeszcze, strzelając karnego w ciemno. Deal? Nigdy jeszcze nie strzelałem, ale... No to zawsze musi być ten pierwszy raz. Michał, przypominam, trener Wukowicz ze swojego pokoju właśnie patrzy. Chociaż trener patrzy. Jest! Wow! Ze sztuczką to zrobił! Trochę tak. Grzegorz, kiedy ty obronisz karnego Karbownika? Dzisiaj nie. Michał, ja odnoszę wrażenie, tak patrząc na ciebie od roku, że... Że tak szybko się wszystko potoczyło, że ty też czasami tego może nie ogarniasz, ale tak jesteś tym wszystkim zdziwiony, mam rację? Oj tak, to zdecydowanie. To jest, możesz powiedzieć, że to jest taka piękna chwila, że żyjesz sobie, nie przejmujesz się niczym, tak szybko to leci. Naprawdę, mi tak zleciało. O tak. No tak, no bo tak no chwilę temu była Legia 2, były mecze w juniorskiej Lidze Mistrzów, a tu nagle teraz... No Michał Karbownik wyrasta na osobę, która jest czołową postacią ligową, jest powoływana do reprezentacji Polski i tak dalej, dzwonią na pole i inne włoskie miasta, ale widzę, że tak bierzesz to wszystko na spokojnie, bo ty jesteś ogólnie takim spokojnym, grzecznym chłopcem. Może tak się wydaje, że tylko spokojny. Ale na pewno cierpliwość i ciężka praca, no w tym przypadku popłaca, no bo wiadomo też miałem takie momenty, że może mogłem gdzieś tam odejść, pożyczenia, a jednak zostałem, tu powalczyłem, no i ktoś mi zaufał i, no i się odwdzięczam. Czy ja dobrze słyszałem, że chcesz wrócić na środek pomocy? Tak jest. No to jest idealny moment. Pokaż trenerowi Wukowiczowi. O Jezu, pijebetki twoje. Ale powiem ci, że trudna piłka była. Trzeba sobie poradzić. Warunki meczowe. Sygnał pierwszy. Sygnał drugi. Sygnał trzeci. Ojej!
Maria! To na... Ale powiem, że bramka była stadiony świata. Poprzeczka z szesnastki, dobrze rokuje. To 5 punktów. 10 dam. 10. Było niecelnie? Było. Była poprzeczka? Była. Co będzie? Nie będzie gola. Będzie gol! Uwaga! Ulala! Po poprzedniej konkurencji wnoszę, że łatwych nie wymyśliłem w tym sezonie. Oj, nie, bardzo ciężkie. Ale tutaj, mój drogi, jest się za co rehabilitować. Uwaga, uwaga! O, dobre to! Grzegorz, jak coś, to zatrzymuj! Możesz zatrzymać, pozwalam ci! 10? Idealnie, idealnie! Gdzie teraz zatrzymać? 40? 40. 40! Bardzo proszę. No zrób to dobrze, Grzegorz, no! Oczywiście. Za mocno. Tak bardzo się starałem. Poczekaj, coś tam będzie. Nie będzie to 40, ale ile? No prawie 40, bo 10. No, też dobrze. Jakby co, to tutaj jest 40, żółte. Żółte jednak. Żółte, widzisz? A my myślimy, że czarne. Tutaj, nie tam, tu. To już teraz zobacz. Tu. On umie wyciągać wnioski. Chodź. Panie Michale, nie jest to żółte. Nie jest to żółte. Nie, jak, zero. Jakie to jest, Grzegorzu? No prawie 40, bo 10. Słyszałem, że masz jakiś wniosek formalny. 100 bitką plus 10. Ja powiem ci szczerze, ja jestem w tym programie nieugięty. Oczywiście. Z dobitką plus 10. Tak jak powiedziałem, proszę bardzo. Pan mówi, pan ma. Tutaj nic dać nie mogę. I uwaga. Jak? Tutaj mogę ewentualnie dać punkt, chociaż Michał, nie wiem za bardzo za co. Czas na połówki, uwaga. Pokażemy, że 19-latek zna się na rzeczy. No, prawie się zna. Ale dopiero, wiesz, rok po pełnoletności, to ja też nie byłem taki biegły w tym temacie. Żarty się skończyli! Ulala, mała! No nie ma małej, mój drogi, ale jest 15. Grzegorz, jest prośba od Michała, żebyś pomógł! A, dobrze. Michał, Michał. O! Nie trzeba pomagać. Zachęcił cię ten Michał. Dzięki, Gabar. Mój drogi, 3, 2, 1. Panie Michale! 10 razy? 15, ale to jest za wolno, Michał! 3, tak lepiej! No jakie 10 razy? 13, pan mnie nie obraża. 14! Oj, widzę, jest ciekawy, 15 idzie! Poszedł Michał Karmownik. Faulują. W zasadzie idzie ledwo, nie pazernie, ale suma summarum jest doskonale. A może jakiś przewrót jeszcze? Nareszcie się skalibrował. Carbonara. Milionerzy, pytanie pierwsze. Nawet taki anioł jak ja dostał raz czerwoną kartkę. Przeciwnikiem Legii 2 Warszawa była wtedy... Odpowiedź A. A co tam się wtedy wydarzyło? Musiałem sfaulować i sfaulowałem. Mocno? Nie, sam na sam gość szedł, więc... Pytanie duo. Urodziłem się 13 marca. Tego samego dnia co? Albo C, albo D, tak mi się wydaje, ale... Powiem ci szczerze, zrobię to dla ciebie. Która z tych odpowiedzi jest prawidłowa? Nie. To będzie odpowiedź... C? Powiem ci więcej, to jest prawidłowo. Mój najzagorzalszy kibic, Olaf Lubaszenko, jako reżyser debiutował filmem... Czy znowu tutaj A, B bądź C lub D? B albo D. Brawo! I tym razem to będzie odpowiedź B. I tym razem nie dam 5 punktów. Nie. Ludzie mówią, żeś ty obłoży. Chyba się mylą. Ale poczekaj chwilę, no prawa strona obrony, lewa strona obrony. Coś w tym jest, ale zobaczymy. No to popatrzmy! Nie
10 sekund zostało, punktów jest raczej dużo. Ci ludzie mieli rację, ty się mylisz. Mogę więcej, tak? Mogłeś. Trzeba wymagać więcej. Ale to jest tylko 6 boisk. W zasadzie mogą państwo zadać pytanie, kto tutaj wykonywał konkurencję, bo powiem ci, ja bardziej mogę niż ty. O, ja też troszkę. Ale wiesz, ty masz 19 lat. Ja mam tych lat raptem 19 więcej. A nie widać, prawda? A nie widać. Nie widać, nie widać. Michał, no i co? Nie było źle. Mogło być lepiej, tak jak powiedziałeś, ale też nie było fatalnie. Oczywiście. Nowe konkurencje trochę zaskoczyły. No właśnie, no tak powiem ci szczerze, myślę o tym, ale musi być trudno. No, 10 sezon musi być trudno. To jest, trzeba wymagać. Tak. No, ale fajnie, że wystąpiłem w tym programie jako kolejny legionista. Rarytas dla państwa, rarytas. Niby 14 i karbownik, a tu proszę, proszę panie Michale, co jest z drugiej strony? O, proszę państwa, wszyscy się podpisali, wszyscy. Tak jest. Wszyscy. Karbownik jest. Tutaj? O tu. Oczywiście. Ja to zabieram, daję ludziom w prezencie. No i Michał, dobra, to musi paść, bo musiało paść. Ile my cię jeszcze będziemy w polskiej telewizji oglądać? Szczerze, z ręką na sercu, mów co wiesz, bo jak nie, to zadzwonię do Maria Piekaria. No to trzeba dzwonić do Maria. Żartowałem, mów, ale jest jakaś szansa, że zostajesz do końca tego roku w Legii? Tak, jest szansa, na pewno. Jestem tu teraz w Legii, pracuję każdego dnia. No nie wiadomo, co będzie dalej. Różnie to może się potoczyć, no ale dopóki tu jestem, no to daję z siebie wszystko. No i mam nadzieję, że jeszcze tu pogram. O, mam nadzieję, że jeszcze tu pogram. Ta nadzieja będzie obowiązywać na pewno do 5 października, wtedy już wszystko będzie jasne. Tak jest. Michał Karbownik, proszę państwa, rocznik 2001. Naprawdę to mi daje wiele do myślenia. Bo no, szkoda gadać, proszę państwa. Młodzież mamy fantastyczną. Do zobaczenia. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Serdecznie. O.